taka jest miejscowość Ląd, tam dalej jest Lądek, tu jest opactwo Cystersów, a tu jest Warta i tu jest Marina i tutaj wrócimy. Plan jest Glenka taki, musimy przejść na drugą stronę ulicy, iść tam przez pola daleko, 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 aż dojdziemy do Łachy, Warty, tam jest taki piasek i tam zwodujemy sobie pimpaka. Daleko to? No daleko, więc musisz się napić, musimy założyć chustę i dopiero idziemy, tak? A to my tam idziemy? Tam daleko pójdziemy i tutaj wrócimy tą rzeką i tu sobie wpłyniemy. Wszystko mamy? No. Jest za tobą. No dobrze, niech sobie będzie. O, teraz tak. To zabieramy na plecki. Tak, Lenka? O, nie sądzę, żeby tutaj była ta chusta. Co? Nie sądzę, żeby tam była ta chusta. Czemu nie? Czy się zawiązuje tutaj. Ciepło? Gorąco. No, dojdziemy tam do tego opactwa. Zobacz tam. Przed nami, tak? Aha. To się zatrzymamy. Nasmarujemy się, tak? Pójdziemy do cienia. No cień to będzie, tam będzie. Ale w ogóle to mało tego cienia tutaj będzie. A my tam zostawiliśmy co? Nie, tam to zostawiliśmy w samochodzie, jak wrócimy. No pewnie. Nur. Daj ten buziol. Tu i tu. O, i teraz co? Ten. Do oka nie. Czekaj. Jeszcze komar mi złapał. No, zaraz się zrobimy. Czekaj. Dobra. Chowaj apteczkę. I zabijamy się. Bo tu się nie da przejść za bardzo. Bo tam płynie dalej, to jest normalnie strumień. Tylko ja nie wiem, czy tam dalej będzie lepiej, Lenka. Bo to cały czas płynie. Możemy iść kawałek dalej, zobaczyć, czy się przejdzie, bo i tak się musimy tam przedostać, Lena. Nie wszystko jest w Google'ach, mapach, a jest normalna droga i to lepiej. Bo przynajmniej możemy wzdłuż tego rozlewiska przejść. Jeszcze są drzewa, jest cień. Więc bardzo dobrze wyszło. Jak tam? Tą chustę trzeba poprawić, bo ci cała spada. No, chodź. Potem się tam musimy przedostać. Widzisz, tam jest taka górka z lasu. Taki lasek mały, widzisz? To tam musimy się przedostać. Żałujesz, że pojechałaś tatą? Nie. Nie? A podoba ci się? No, tylko na razie... No? Nie, jesteśmy na pontonie, na pontonie. A, bo tam byś nie musiała nic zrobić. Tu chodzi o to. Tylko o co? Tylko o to, bo się też niedługo idzie. No to jeszcze nawet nie zeszliśmy na odpowiednią drogę. No. No ale już jest, zobacz. Już przeszliśmy koło klasztoru czy tam opactwa. Teraz wychodzimy na otwartą przestrzeń i będziemy tylko szli już. Ty pijesz, Ela, pij sobie, wyciągnij sobie kanapkę, może być bułka. Co? Odkręcona jest? No, dawaj. Co taka słowa jesteś? Masz. Chciałabym dojść. No, pij. Które jest dla mnie, które dla ciebie? Obojętnie. Dobra, to podejrzyj. Twoją. To ją zjesz. A tą drugą mi daj i zjemy, będzie z głowy. Ja też jest szynką. A dwóch nie zjesz. Ja ci papier jeszcze zapakujesz. Co? Zapakujesz sobie jeszcze, nie?
Zobaczę tylko, jak mamy daleko. I to jest za chwilę ta dróżka. Jak tam łepek? Co? O nie. Kurde, no trzeba jakoś to przejść. No kurde. A zobaczymy, jak to wygląda. Jak nie, to pójdziemy na następną jeszcze. O. No, tutaj nie ma co. To jest lęka cały czas to samo. Idziemy dalej. Tu jest super droga. I teraz tak. Tam, gdzie ten las. Zobacz, przed nami. Widzisz las? To w tym lesie. Tam z lewej strony są wydmy i tam możemy przejść na skróty. Albo iść do lasu i przejść przez las, tylko że tam piachu nie było. I tam możemy w każdej chwili na tą wartę się rzucić ewentualnie, wiesz? No to niech będzie w każdej chwili rzucić się na No dobra, o, zobaczymy. Tak ładnie przeszliśmy już. Co? Chciałam, żeby była zima. Aha, tak się gorąco. No dobra, idziemy do tego lasu najpierw. Chciałam wysiąść na ponton, gdzie popadnie. Gdzie popadnie? Dotarliśmy do lasu. Troszeczkę trzeba lękę podnieść, niech się napije. Chcesz coś, to jeszcze zjesz. I mamy odcinek przez las dosyć długi, ale za lasem jest wydma, a za wydmą jest taka łata na warcie. Tak bym chciał dojść, by było optymalnie, bo można łagodnie zejść do wody, nie przez jakieś chaszczory. A poza tym ona się trochę powygłupia w wodzie. Taki jest plan. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy. Pogoda jest ok, chociaż się zaczyna trochę chmurzyć, ale dobrze, bo jest taki wygar, że szok. No i gryzą te cholerne komary. Nie wiem, co to było przeciwko komarom, ale to nie jest przeciwko, tylko dla komarów. Po prostu lecą do nas jak do gówna. I żeby tylko do mnie, do lęki to samo. Ja pierdziele, masakra. Musimy szybko... Gryzie mnie, uciekać. Walnij. No, musimy szybko uciekać z tego lasu, bo to jest bez sensu. Atrakcja turystyczna. Mamy taką atrakcję z tymi komarami, że jak najszybciej się chcemy stąd wydostać i spłynąć wreszcie. Spadamy, bo gryzą, nie? Dobra, chowaj to, co mamy. Nie ma się co oglądać, tylko trzeba stąd uciekać, tak? Dotarliśmy nad brzeg warty i tu się będziemy ewakuować. Mogliśmy jeszcze kawałek dalej przejść do tej łaty, ale nas tak komary pochlały. Lęka jest zmęczona, że więc stwierdziliśmy, nie ma sensu. Jemy to? No masz, łyczka zjesz. Patrz, bo komary masz. To zjemy, to zjemy, resztę zakręcimy. Będziemy się wodować. Jakie? Jesteśmy. To już skończyłem. Resztę zrobi rzeka. Dobrze. Janusz, resztę zrobi rzeka? Tak. Patrz, jaki dziwoląg. Gdzie? Ten. Który? Ten, nie zauważyłeś? A że tyle ryb? A co? Takie latają dziwne coś. Aha. I teraz lęka tak. Pamiętasz, jak byliśmy na bawole, na tej małej rzeczce? To nagraliśmy filmik. I jak ja nagrałem ten filmik i wysłałem do tych, co wyprodukowali pinpaka i zobaczyli, że ty ze mną byłaś, to wiesz, co przysłali? Poduszkę dla ciebie. No wiem. I ty masz poduchę jeszcze. Super, nie? No. A teraz jesteśmy na jakiej rzece? Na rzece Odrze. Nie. A rzeka Odra jest większa? Warta. Warta, tak jest. Ja wszystko wzięliśmy? Na pewno? Na pewno. Czekaj, czy zobaczymy co. Najważniejsze to wiesz, co jest lęka? Co? Kluczyki do samochodu. Są kluczyki do samochodu. No jesteśmy w domu. Mama ci dała bluzę. Po co? Nie wiem, mogę sobie powiosłować trochę? Co? Powiosłować? Chcesz wiosłować? Tak. Poczekaj, tylko zapnę to. Zaraz ci pozwolę. Że nie ma takich komarów. To na to, bo ty płyniesz zaraz na to. No i teraz to. Płynie na brzeg. No chyba ja będę wiosłował, co? No. Tu spadniemy na jakieś coś. Dopiero będzie, nie? A wiesz, że tu jest dużo ptaków? Wiem.
No, bo to jest park z ptakami. No, zaletą tego pontonu jest to, że jest tak lekki, że możesz zabrać córkę, cały bagaż na plecy i sobie spłynąć. Albo pojechać rowerem i wrócić z rowerem na impaku. Śpisz? Nie, nie śpię. A co? Odpoczywasz? No, coś takiego. Coś takiego, no dobrze. Odpoczywaj. Jaka cisza. Zakręcamy. Zakręcamy. Co? Tak. Ciebie razi. Razi cię? Ale luz, nie? Tam zobacz, jak leci ładnie. Widzisz? Na górze, z drugiej strony poleci teraz. Widziałam małą meduzę. Co? I co ona robiła? Nie, płynęła. No ale, już słychać te cholerne samochody, motory. Beznadziejnie, nie? No i ta droga dochodzi aż potem do tego mostu, a my za tym mostem mamy koniec, nie? Na tej marinie. O, i fajnie się skończyło. Nie, jeszcze trochę. Spokój się skończy. No, spokój się skończy, to prawda. Szkoda. No ale co zrobić? Płynie się dalej. Płynie się dalej, płynie się dalej. Teraz będzie most, a za mostem będzie marina. A tam zacumujemy nasz ponton. Marina mi się kojarzy z maliną. No. Przepakujemy wszystko, wysuszymy, zapakujemy do samochodu. I co? I wracamy, tak? Mhm. I co, następnym razem jedziemy znowu? Tak. Tak? Masz ochotę? Tak. Mimo, że trzeba było taki kawał iść? Tak, tylko żeby było trochę bliżej. No i przepływamy pod mostem. Zaraz, zobacz. No i jesteśmy. Głupie wrażenie na tyłku? Nie? Dziwnie? Podstawami glony czuję. Glony? Tu się odpina, tu i na dole. I co, fajne miejsce, żeby przyjechać normalnie, nie? No. Ale zmęczona jesteś, co? No. Widzę, chodź, idziemy. Nic nie zostawiliśmy? Jestem mokry. Mokry, bo zbijałem ten bajzel. Chodź do samochodu i jedziemy do domu, tak? Mhm. Na obiad, o kolację. Tak? No. Dobra. Fajnie było? Tak. Będziesz chciała jeszcze? No. Czy już powiedz z tatą, to nie jedziesz, bo on jest głupi i męczy? Nie jestem. Nie jestem, no to dobrze.